Siema, z tej strony Bart z ekipy To ja go tnę. Dzisiaj zapraszam Was na film o AO Selune i Szar. O Lordzie AO jest tak mało informacji, że nie wiemy, czy wszystkiego nie dowiecie się z filmu Magistra o początku zapomnianych krain. Tutaj. Lub filmu Szamana o religii. Tutaj. Jednak spróbujmy podsumować. AO jest nad Bogiem. Nosi przydomek ukryty, gdyż aż do czasów niepokojów śmiertelnicy nie zdawali sobie sprawy z jego istnienia. Dowiedzieli się o nim dopiero, gdy wyznawani przez nich bogowie zostali przez AO wygnani ze swych sfer. Dlatego też uznaje się, że AO jest tak potężny, że wszystkie bóstwa i wszyscy śmiertelnicy razem wzięci nie daliby mu rady. Mimo tego nie jest wszechmocny. Wprawdzie to on stworzył świat i uratował go później przed zagładą, rozdzielając Aber i Toril. To on zdolny jest wygnać bogów, jednakże nie umiał uchronić Torilu przed plagą czarów, ani samemu odnaleźć skradzionych tablic przeznaczenia. O pladze czarów i czasach niepokojów opowiemy innym razem. Jak wspomniał szaman, to od AO zależy, kto może zostać bogiem, kto nim jest lub kto przestanie nim być, ponieważ to on stworzył zasady powstawania nowych bóstw. Tylko raz przyjął fizyczną postać, właśnie podczas czasów niepokoju. Przybrał wtedy formę mężczyzny w wieku niemożliwym do określenia. Posiadał białą brodę i włosy oraz nosił czarną szatę. Oprócz tego miał 3,5 metra wzrostu, łatwy do zauważenia z daleka, dobry cel dla łucznika albo balisty. Interweniował również, sprowadzając bóstwa Mulhorandu i Unteru na Toril, by ci nie stracili kontaktu ze swoimi wyznawcami z ludu Mulan. AO nie przejmuje się śmiertelnikami, zaś bogowie interesują go w minimalnym stopniu. Interweniuje, gdy naruszają portfolio swych domen i całkowicie ignorują swych wyznawców. To on sprawił, że bóg, do którego nikt się nie modli, traci swą moc. Zasada ta nie dotyczy oczywiście jego samego, który wyznawców nie potrzebuje. Jego moce są nieograniczone, jeżeli chodzi o Aber i Toril, choć nie ma wpływu na to, co dzieje się poza tymi światami. Stąd też nie mógł powstrzymać plagi czarów, przybyłej z innego świata. Jednak pomógł Torilowi podnieść się z kolan po uderzeniu owej plagi. AO nikogo nie obdarza mocami, dlatego jego kapłani nie dysponują czarami, więc to tak jakby nie miał kapłanów. Nieliczni jego wyznawcy zwani są magistrami. Są typami filozofów dyskutujących na różne tematy związane z działaniem świata. Przez to, że nie dysponują mocami magicznymi, są ignorowani przez innych kapłanów, ponieważ ci nie widzą w nich zagrożenia. Ciekawe wątki związane z AO, które możecie wykorzystać na swoich sesjach. Po pierwsze, gracze mogą natknąć się na dyskutujących filozofów, będących jednocześnie wyznawcami AO. Jedni uważają, że wystarczy wyznawać AO, by po śmierci dostać się do domeny Boga. Ci drudzy, że sam AO nie skieruje żadnego śmiertelnika do żadnej ze sfer, więc nie ma sensu go wyznawać. Dyskusja akademicka może być burzliwa i agresywna. Lepiej, żeby mistrz gry przygotował sobie solidne argumenty dla obu stron. Jeżeli wśród bohaterów graczy jest kapłan lub inna osoba uczona, może zostać zapytana o zdanie. Jeżeli opowie się po jednej ze stron, gracze zyskują w tej grupie swych sprzymierzeńców, zaś drudzy mogą obrzucać ich pomidorami za każdym razem, gdy będą pojawiać się na rynku. 2. Kapłan fanatyk, oczywiście szaleniec, może nawoływać, że bogowie są niczym i tylko AO się liczy. Wszak jest najpotężniejszy z nich i należy wyrzec się wiary w inne bóstwa, których kapłani są pazerni i leniwi. I właśnie grupa kapłanów różnych wyznań czuje się zaniepokojona. Któryś z wyznań wynajmuje naszych awanturników, by ci dowiedzieli się czegoś o fanatyku. Ostatecznie okaże się, że zamieszkują stare katakumby, gdzie sam oddaje cześć Cyrikowi, zaś przeciw innym bóstwom działa z zemsty za to, że bogowie Tyr, Sunne i Latander uwięzili jego boga w sferze najwyższego tronu. 3. Filozof Bard wędruje po krainach, poszukując miejsc znanych z czasów niepokoju. Prosi bohaterów graczy o pomoc w dotarciu do mostu Boeskir, gdzie został zabity Baal. Na miejscu nabiera nieco wody z rzeki pod mostem. Dociekliwi bohaterowie mogą dojść do tego, że jest on kapłanem Bala, który potrzebował wody skażonej esencją boga Mordu do przeprowadzenia mrocznego rytuału, dzięki któremu zostałby patriarchą. To wszystko o AO, ale oglądajcie dalej, bo zaraz dowiecie się czegoś ciekawego o Selune. Nie wiem, czego spodziewał się AO, tworząc na początku dwie kobiety. Że będą żyły w zgodzie? Mało prawdopodobne. W każdym razie, uformowana po nich Chantia poprosiła o światło i ciepło, dzięki którym mogła powstać do życia. Czyli były już trzy kobiety. I to był pierwszy moment, kiedy się pokłóciły. I jak to kobiety, nie doszło między nimi do porozumienia. Selune, zwana Srebrną Panią, zgodziła się, by na świecie pojawiło się życie. Nie chciała tego jednak jej siostra Szar. Selune uderzyła potężną mocą w Szar. Mroczna bogini nie pozostawała jej dłużna. W wyniku zderzenia owych mocy powstał splot, a wraz z nim Mystryl, czwarta kobieta. O splocie posłuchacie w odcinku o magii, tutaj. W każdym razie, znielubiły się wtedy na zawsze. Mystryl stanęła po stronie Selune, z której inicjatywy powstała. Chantia też była wdzięczna jej za pomoc, choć zachowała naturalną dla siebie neutralność. Jednakże,
Wojna nadal trwała, choć gdy pierwotni zaatakowali Abertoril, Szar i Selune stanęły w jego obronie. Wprawdzie nie u swego boku, jednakże przyświecał im ten sam cel – obrona świata. Były to czasy, w których większość bóstw dopiero powstawała. Aoi interweniował wtedy po raz pierwszy, rozdzielając światy, czym uratował je przed zniszczeniem. Można ku... W czasach Neterilu Selune była czczona przez mieszkańców tego imperium. Szar też. I Mystra, i Chantia, i Aumanator, i Kozach, i Moander, i Targus, i Taiki. Ale Neteril upadł, a wraz z nim wspaniałe świątynie. W tym przepiękne opactwo księżyca dedykowane Selune. Zniknęły miasta Neterilu, zniszczone wysysaniem z nich magii przez Feyrimów. Jednakże Opus, jedno z miast, przetrwało. Uratowane przez samą boginię Selune, która przeniosła je przez księżycowe wrota, za którymi uzyskało nową nazwę Selunara. W okresie zwanym kataklizmem Poranka, gdy bogini Tysz została spatrzona przez Moandera, boga zepsucia, Selune dostrzegła, że oczyszczenie jej jest niemożliwe. Roniąc łzy, uderzyła w nią błyskawicą czystej energii. Tysz, zamiast zostać zniszczoną, rozdzieliła się na dwie boginie. Tymorę, boginię szczęścia, i Beshabę, boginię nieszczęścia. Opłakując śmierć swej dawnej przyjaciółki i sprzymierzeńca, Selune opuściła na ziemię łzę największej czystości, która spadła na ziemię Taru, gdzie została świętym artefaktem zwanym łzą Selune, potrafiącym zwiększyć w znacznym stopniu moc każdego czaru. Ten przypominający diament, kryształ wielkości ogrzej pięści, ma znaczną moc. Posiada trzy ładunki pozwalające rzucać czar księżycowy snop, którego szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Dodatkowo, jeśli jakieś ładunki pozostają w artefakcie, jego posiadacz ma zwiększone rzuty obronne przeciw likantropii. Łza Selune zyskuje jeden ładunek, gdy na niebie widoczne jest pół księżyca, dwa ładunki, gdy księżyc zbliża się do pełni, i trzy ładunki, gdy księżyc jest w pełni. W Noviu wszystkie ładunki znikają, oczekując na pojawienie się księżyca. Łzami Selune nazywa się również grupę setek widocznych z Torilu asteroid podążających za księżycem. Najbliższa z nich znajduje się 160 tysięcy km od Selune, najdalsza zaś niemal 300 tysięcy km od niej. Taka sama odległość dzieli ją od Torilu. O łzach Selune będzie osobny, fascynujący odcinek. Dość powiedzieć, że jest z nim związanych mnóstwo legend. One same zaś są fascynujące nie tylko z punktu widzenia astronomów, lecz również odkrywców i poszukiwaczy przygód. Historia Srebrzystej Pani jest długa i skomplikowana. Ciekawostką niech będzie, że postanowiła przez pewien okres udawać śmiertelniczkę o imieniu Luna, prowadzącą tawernę Uśmiech Selune w Waterdeep. Przysporzyło jej to kłopotów, gdy nastały czasy niepokojów. Luna przebywała wśród śmiertelników nieświadoma wygnania pozostałych bogów z ich domem. Jej przyjaciel Onyx poinformował ją, że w Waterdeep pojawił się awatar Selune, nie będący Luną. Zaskoczona odkryła, że nie może powrócić do swojej sfery, by odwołać awatara. Udała się do świątyni zwanej Księżycowym Domem, by zdobyć różdżkę czterech księżyców. Jednak nie odnalazła jej tam i zaczęła wątpić w fakt, czy jest prawdziwą Selune. Skonfrontowała się w końcu z fałszywym awatarem, który uderzył w nią magicznymi mocami i pokonał, używając wspomnianej różdżki. Uwięziona przez straż świątynną, została zapewniona przez awatara, że ta doprowadzi ją do szaleństwa, nim zginie. Złamana, wątpiąc w prawdę o sobie, uwierzyła, że nie jest prawdziwą Selune i dołączyła do grupy lunatyków, fanatycznych sług Księżycowej Pani. Poprowadziła ich nawet przeciw swoim śmiertelnym przyjaciołom, którzy przybyli ją uwolnić. Pochwycona przez nich, została przekonana, że to ona jest prawdziwą boginią. Odkryli, że drugi awatar w Selune to w rzeczywistości Szar w przebraniu. Dwójka przyjaciół bogini odnalazła tajemne przejście w tawernie Uśmiech Selune, prowadzącą do planu Selune. Kiedy otworzyli drzwi, uwolnili moc bogini, która starła się z Szar na ulicach Waterdeep i za pomocą swego blasku odrzuciła jej ciemność. Selune zwyciężyła i znów mogła żyć jako Luna. W późniejszych czasach Selune i Sune rozstały się na dobrych warunkach, zaś Księżycowa Pani mogła zacząć nawiązywać nowe sojusze przeciwko Szar. Na przykład z nową Mystrą. Wraz ze zwiększającą się liczbą wyznawców, teolodzy wierzyli, że Selune wróci do bogów w najbliższym czasie. Po pladze czarów, Selune stała się bardzo popularnym bóstwem. Pielgrzymi ruszyli do jej świątyń, zaś ludzkość szukała ratunku w modłach do niej podczas tych trudnych czasów. Selune zawsze wspierała osoby szukające wsparcia i drogi. Dlatego modły do niej zanoszą zagubieni, wszyscy kierujący się gwiazdami, szczególnie marynarze, gdy błagają o ochronę przed Umberle, panią głębi. Przesąd głosi, że ten, kto przebywając na pokładzie statku obrazi srebrną panią, nigdy nie dotrze do celu. Szczególną opieką obdarza tych, którzy proszą ją o opiekę przed ciemnością, domeną Szar. Astrolodzy, poszukiwacze przygód, mistycy, wróżbici, dobrzy złodzieje, iluzjoniści, posługujące się magią kobiety stanowią większość wyznawców Selune. Właśnie kobiety przeważają w znacznej mierze wśród jej wyznawców, proszą o siłę, wytrwałość ducha i wsparcie.
Modły do niej zanoszą również pary pragnące dziecka. Często modły do niej mogą zanosić nawet osoby nie będące jej wyznawcami. Dla przykładu awanturnicy podróżujący nocą mogą złożyć jej ofiarę z prośbą o wsparcie. Teoria czarnego słońca jest uznawana za herezję przez wyznawców Selune, a mówi ona o tym, że Selune i Szar to dwa oblicza tej samej bogini. Najważniejszą zasadą wyznawców Selune jest akceptacja, równość i tolerancja. Starają się być wyrozumiali dla wszelkich odmienności, stąd też chociażby przyjmowanie dobrych likantropów. Zaś każdy współwyznawca traktowany jest jak dobry przyjaciel. Nauczeni współczucia starają się podać pomocną dłoń każdemu w potrzebie. Kościół Selune wspiera kobiety i zachęca do nadawania im jak największej władzy. To one stanowią nie tylko większość jej wyznawców, lecz również dominują wśród duchowieństwa. Duchowieństwo Selune zaś dzielimy na dwa typy. Tych, którzy pełnią posługę w świętych przybytkach i tych, którzy tego nie robią. Ci pierwsi zbierają sporo datków, zajmując się astrologią i wróżbiarstwem, ale nie pobierają opłat za magię uzdrawiającą, w myśl ideologii swej bogini. Opiekują się popadłymi w szaleństwo i zarażonymi likantropią. Choć ze złymi likantropami walczą z pełną zawziętością. Członków duchowieństwa nazywa się selunitami, choć określenie to również dotyczy szeregowych wyznawców. Kościół Srebrnej Pani współpracuje z harfiarzami, o których możecie posłuchać w tym filmie. Dodatkowo wspierany jest przez 6 zakonów. Miecze Pani lub lunatycy to fanatyczni wyznawcy, którzy przysięgli walkę z Szar. Księżycowa Wyrocznia to grupa wyznawczyń Selune oddająca jej cześć w postaci Białej Pani. Srebrna Ścieżka. Łowcy, którzy działali w czasach Neterilu. W tym samym czasie działała inna grupa, Strażnicy Światła. To grupa oddanych Selune Paladynów. Oraz Słoneczna Dusza, mnisi oddający cześć Selune, Sunę i Latanderowi. Rytuały Srebrnej Pani zależne są od regionu, choć mają wspólne cechy. Przeważnie kluczową rolę w ich odprawieniu stanowi kobieta oraz mleko. Tylko bez skojarzenia. Mleko, kojarzone przez Selunitów z macierzyństwem, jest stosowane jako święty płyn. Często rytuał zawiera takie elementy jak mleko, wino i taniec w świetle księżyca. Dla przykładu, najwyższa kapłanka Selune, Korana Jersey, miała w zwyczaju kłaść misy z mlekiem i winem na ołtarzu i tańczyć wokół niego w blasku księżyca, zaś młodsze kapłanki naśladowały jej ruchy, tańcząc w kręgu wokół niej. Taniec ten mógł trwać aż do wyczerpania. Jeśli bogini była zadowolona z przeprowadzonego rytuału, snop księżycowego blasku padał na ołtarz, zaś mleko lub wino przemieniało się w substancję zwaną księżycowym ogniem, która mogła żyć własnym życiem, spływać samowolnie z ołtarza i obdarzać mocą wybraną przez boginię osobę. Wyznawcy uważali to za dobry znak od bogini, zaś dotknięta osoba miała w swym życiu jakiś niezwykle istotny cel. Płonącym ogniem nazywa się również miksturę mogącą uleczyć likantropizm. Powstaje ona z tzw. kropel Selune, opadających z nieba, będących niezwykle istotnym składnikiem wielu innych magicznych mikstur. Nocne podchody są regularnym rytuałem i okazją do zjednoczenia się wyznawców Selune. Często polegają one na procesji lub bardziej wspólnym spacerze w świetle blasku księżyca. Tajemnica nocy jest rytuałem, który każdy duchowny Selune musi przeprowadzić raz do roku. Polega na oddaniu się bogini w szaleńczym tańcu, podczas którego przeprowadzający rytuał w wizjach łączy się ze Srebrną Panią, która czasem doradza mu lub udziela cennych informacji. Rytuał jest wielce kontuzyjny, ponieważ tańczący nie panuje w pełni nad swoim ciałem. Raz na 4 lata, w dzień przystępny, zwany także jako Shield Meet, od tarczy i spotkania, nie od tarczy i mięsa. Następujący po śródleciu przeprowadza się rytuał znany jako czary drugiego księżyca. Podczas rytuału nocą wszyscy kapłani Selune zebrani we wszystkich jej świątyniach i kaplicach odprawiają modły, wyśpiewując święte pieśni w odpowiedniej kolejności. Dlatego modlitwa do bogini obiega cały Toril. Największą świątynią Selune jest księżycowy dom w Waterdeep. Gdzieś w Amnie leży zapomniane miasto Midlast, niegdyś oddane Selune, obecnie opanowane przez złe byty. Selunici mają nadzieję na odzyskanie miasta. Szaty wyznawców Selune nie zmieniły się od czasów Neterilu. Szata kapłańska jest koloru białego. Może być zdobiona srebrem lub księżycowymi kryształami. Zaś głowę kapłanki może zdobyć wieniec z winorośli. Wyżsi kapłani rozpoznawani są po drewnianej lasce zdobionej srebrnymi kwiatami lub pnączami. Ostatnio jednak wśród ubioru duchowieństwa Selune nastąpiła pewna rewolucja. Najnowsi kapłani zakładają brązowe szaty, wielu zaś nosi zwykłe ubrania przyozdobione skromną księżycową biżuterią. Najwyżsi kapłani noszą za to bogatą biżuterię, w tym korony z księżycowymi kryształami. W walce Selunici posługują się przeważnie buzdyganem, którego głownia zależna jest od kościoła, do którego przynależą, gdyż każdy kościół wybiera inną fazę księżyca, w którą głownia jest ukształtowana. Kilka pomysłów na motywy związane z Selune na waszych sesjach RPG. Po pierwsze, hamujący swój gniew niedźwiedziołak prosi o pomoc, będąc w swej ludzkiej jeszcze formie.
Jest ścigany przez ludzi i wie, że tej nocy przemieni się w bestię. Jeżeli ludzie go dopadną, zamorduje ich, czego nie chce robić. Prosi więc bohaterów graczy o pomoc. Ma zamiar zabarykadować się w jaskini i uniemożliwić sobie wyjście. Chce, by bohaterowie odpędzili ścigających go chłopów, by ci nie dostali się do niego oraz obronili go następnego dnia, gdy będzie znów sobą. Jeśli mu pomogą i odeskortują do najbliższej świątyni Selune, czeka ich nagroda. 2. Jeśli wśród bohaterów graczy jest kapłan Selune, otrzyma misję udania się do Elmwood, nieopodal Mulmaster, gdzie w sieci rybackiej znaleziono fragment dziennika awanturników, biorących udział w poszukiwaniu łzy Selune, która zaginęła. Może to być początek wspaniałej przygody, polegającej na odnalezieniu potężnego artefaktu. 3. Bohaterowie graczy, którzy wypełnią kilka misji dla kościoła Selune, mogą zostać zaproszeni na udział w rytuale Srebrnej Pani lub w Nocnych Podchodach. Podczas ceremonii zostaną napadnięci przez grupę najemników. Jeśli schwytają któregoś z nich, okaże się, że zostali wynajęci przez kapłanów Szar. Przesłuchiwany jeniec może wskazać miejsce, gdzie znajduje się enklawa wyznawców tej bogini. Jeśli uderzą na nią lub porwą kogoś z niej, okaże się, że wśród wyznawców Selune jest zdrajca, który wskazał najemnikom cel, którym była uroczystość. Jeśli wrócą do Selunitów, okaże się, że wskazany zdrajca uciekł. Można rozpocząć pościg. To wszystko o Selune. Informacji macie tu wiele. Dajcie mi chwilę, żeby złapać oddech i zaraz zabieramy się za Szar. Szar reprezentuje ciemność. Nazywana jest Panią Nocy. Zarówno tę naturalną, jak i magiczną. Swą mocą otacza jaskinie, noc, sekrety i podmrok. Dla opozycji wobec Mystry utworzyła cienisty splot, choć o nim usłyszycie w filmie o magii. Na początku była tylko ona i Selune, w pustce, przez którą przewijali się Shadevari, cieniste stwory nieznanego pochodzenia, które po pierwszym starciu między siostrami pomogły Szar odzyskać jej moc. Historia Szar jest tak bardzo związana z historią Selune, że nie było wydarzenia w historii Selune, w którym Szar nie byłaby wspomniana. Po powrocie Baina, Pani Nocy została jego sojuszniczką. Właśnie wyznawcy Szar, Baina i Cerika ruszyli podbić Myrdranor, by zyskać moc niezależną od Mystry. Właśnie przez jego stworzenie stała się śmiertelnym wrogiem bogini magii. Jej najbliższym sprzymierzeńcem jest Talona, bogini trucizn. Kościół Szar to ukryta organizacja przekładająca podstęp nad otwarty konflikt. Duchowieństwo wspierane jest przez niezwykle niebezpiecznych mnichów-czarodziejów, korzystających z cienistego splotu. Szar ma około 100 tysięcy wyznawców rozrzuconych po całych krainach, zaś duchowieństwo skupia około 3,5 tysiąca osób. Ponieważ w wielu regionach Torilu wyznawanie Pani Nocy jest zakazane, jej kościół zbiera się w ukrytych enklawach, gdzie odprawia swoje mroczne rytuały. Działania kościoła polegają na szerzeniu wiary w Szar, wielokrotnie przenikając do innych kościołów lub przekupując ich kapłanów, by przychylniej spoglądali na dogmaty cienistej bogini. W samym kościele Szar wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa, którego brak najczęściej karany jest śmiercią. Jej duchowni wędrują przez Faerun, przeważnie przebrani za kupców lub pielgrzymów, zaś ich celem jest odebranie komuś życia. A tym kimś przeważnie jest wskazany przez przełożonych czarodziej lub zaklinacz niewłaściwie korzystający z cienistego splotu. Kościół podzielony jest na niewielkie grupki zebrane wokół świątyń lub ołtarza Szar. Rekruci poddawani są próbom, często polegającym na zamordowaniu kogoś, a jeżeli nie są zdolni, by to uczynić, sami są zabijani. Po kilku miesiącach wykonywania zadań, podczas których mają już na koncie sporo zabójstw, rekruci wcielani są w szeregi duchowieństwa. Jedna z frakcji kościoła Szar specjalizuje się w niszczeniu wszelkiej wiedzy o cienistym splocie. Wszak Pani Nocy jest boginią tajemnic. Wiedza o jej największej broni w rękach innych nie jest jej zbytnio na rękę. Dlatego też palą oni wszystkie księgi i zapiski zawierające jakiekolwiek wzmianki o tym źródle mocy oraz mordują każdego, kto coś wie, a wyznawcą Szar nie jest. Oprócz tego, kościół jest wspierany przez następujące zakony. Mroczni Sędziowie są sekretnym stowarzyszeniem, o którym wiadomo bardzo niewiele. Plotki głoszą, że kapłan Szar, chcący dołączyć do nich, musi zabić kapłana Selune. Następnym jest Zakon Czarnego Księżyca, nie podlegający kościołowi, lecz bezpośrednio Szar. Mnisi czarodzieje, których przywódcy utrzymują osobisty kontakt z Panią Nocą. Ich centrum operacyjne znajduje się w Pyrskul w Amni. Działają otwarcie na ziemiach przyjaznych kultowi Szar, zaś tam, gdzie tak nie jest, podobnie jak jej wyznawcy, zbierają się w ukrytych enklawach. W cieniach poszukują wiedzy i wykorzystują polecenia swej bogini, w której imieniu splądrowali świątynię Shanti w Pyrskul i zamordowali najwyższego kapłana Lovitara w Kormyrze. Zbezcześcili także święte miejsce Selune, zamieniając je w jedną z baz operacyjnych swego zakonu na terenie Morza Księżycowego. Każdy klasztor zakonu Czarnego Księżyca raz na 14 miesięcy otwiera swe wrota na nowych członków. Nigdy nie rekrutują dzieci ani członków kościoła Szar, gdyż bogini nakazała, aby zakon działał oddzielnie. Wybiera się największych fanatyków w wierze, gotowych oddać życie za swą boginię. Istnych zelotów.
Trwający ponad rok trening skupia się na wzmocnieniu ciała i woli. Uczy mnichów walki z dużą grupą przeciwników naraz. Legenda głosi, że bogini wygrała Alrgota, sprowadzającego zniszczenie, swego wiernego wyznawcę, by ten założył zakon, stawiając ołtarz w Pyrsku. Miał on wyszkolić mnichów biegle władających mocą cienistego splotu, biegłych w skrytobójstwie i całkowicie oddanych wierze. Nocne płaszcze. Aż do czasów niepokoje członkowie tego zakonu byli oddzieleni od kościoła Szary, jednakże bogini osobiście wcieliła ich w szeregi duchowieństwa. Nocne płaszcze są klasą prestiżową dla łowców i kapłanów o niezwykłej charyzmie i inteligencji, których zadaniem jest manipulowanie szlachtą i pospólstwem ku chwale Szary. Szczegóły rozwoju tej klasy znaleźć możecie w podręczniku Wyznania i Panteony do trzeciej edycji Dungeons & Dragons. Uwodziciele Szary. Członkowie tego zakonu mieli za swój cel utrzymanie istnienia cienistego splotu w tajemnicy. Kiedy bogini osobiście ujawniła istnienie tego źródła mocy, zakon został rozwiązany. Czarne płaszcze. Mroczna nazwa, szczytny cel. Zajmują się wróżbiarstwem, leczeniem i pomocą dla skołatanych dusz. Dbają, by utrzymać wiarę w Szar w pozytywnym świetle. Niektórzy kapłani tego zakonu wcale nie są źli, mają dobre zamiary, choć służą mrocznej bogini. Pomysły na sesje związane z Szar. 1. Awanturnicy dostają od kapłanki Szar zadanie polegające na zabiciu cienistego czarodzieja zdrajcy, który odmówił wykonania zadania, zaś przywoływany do świątyni Szar wydał członków lokalnego duchowieństwa Straży Miejskiej. Jest przetrzymywany w celi pilnie strzeżonego więzienia. Szar domaga się zemsty, dlatego kapłanka nie zaoszczędzi na nagrodzie. 2. Członek mrocznych płaszczy prosi o pomoc. Potrzebuje znaleźć dowody zdrady lokalnego szlachcica, który szpieguje dla obcego państwa. Dowody te mają pomóc mu szantażować swój cel i wpłynąć na lokalną politykę. Zwraca się więc do bohaterów graczy, by ci najęli się u wspomnianego szlachcica do wykonania lokalnych misji, polegających na zabijaniu potworów, walce z bandytami i takie tam. Wkrótce może się okazać, że otworzy się przed nimi i ujawni swe zamiary, lub uda im się w jego dobrze strzeżonej rezydencji znaleźć jakieś listy lub dowody zdrady. 3. Kapłan Szar wynajmuje bohaterów graczy w celu pozbycia się osoby piszącej księgę o cienistym splocie. Należy nie tylko zabić węszącego, gdzie nie trzeba, czarodzieja, lecz również spalić jego siedzibę, by nikt inny nie kontynuował jego pracy. Po wykonaniu zadania należy na miejscu pozostawić symbol Zentarimów, by odwrócić uwagę. Jeżeli bohaterom się powiedzie, Zentarimowie wezmą ich na cel. To wszystko. Nagadaliśmy się, co? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, subskrybowania naszego kanału, wspierania nas na Patronite i śledzenia w mediach społecznościowych. Trzymajcie się, cześć!